Wybory do Europarlamentu za nami. Wyniki są już znane i wiadomo, kto zasiądzie w fotelu europosła. W powiecie ostruckim frekwencja nie była zbyt wysoka. Do urn poszło niespełna 35% osób uprawnionych do głosowania. Powiat ostrucki zdecydowanie zagłosował za Koalicją Europejską, która uzyskała w naszym regionie ponad 43% poparcie. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, które osiągnęło ponad 38,5%, a na miejscu trzecim Partia Wiosna z wynikiem 7,74%. Najwięcej głosów spośród kandydatów otrzymał Jacek Protas z Koalicji Europejskiej, na którego zagłosowało 4660 mieszkańców powiatu ostruckiego. Tuż za nim z wynikiem 4586 głosów uplasował się Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. A jak głosowano w Nidzicy i Działdowie? Zgoła odmiennie niż w Ostródzie. Zarówno w jednym, jak i w drugim powiecie triumfowało Prawo i Sprawiedliwość, zbierając po prawie 52% wszystkich oddanych głosów. Podobnie było w Mławie. Tam jednak PiS otrzymało ponad 59% ważnych głosów. W Nidzicy i Działdowie była 34% frekwencja, w Mławie do urn poszło niewiele ponad 38% mieszkańców powiatu. Nowa inwestycja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa już wkrótce będzie mógł się pochwalić nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną dla kierunku chemia. Projekt zakłada utworzenie 7 laboratoriów i 2 sal seminaryjnych wyposażonych w sprzęt oraz aparaturę. Zadaniem właśnie i rolą tej chemii będzie wzmocnienie przede wszystkim kształcenia na licznych kierunkach na czele z żywnością, weterynarią, medycyną, nawet i rolnictwem. I jeśli to dobrze wykonamy, to będzie wspaniałe, dobre, na dobrą przyszłość kształcenie naszych studentów. Wartość inwestycji wynosi 13,5 miliona złotych, w tym ponad 11 milionów pochodzi ze środków unijnych. 24 maja marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz rektor Ryszard Górecki podpisali umowę na realizację tego zadania. Nowoczesna infrastruktura może nie tylko podnieść poziom kształcenia obecnych studentów, ale także przyciągnąć do naszego regionu młodych ludzi z całej Polski. To jest niezbędne, aby uczelnia kształciła na nowoczesnym, innowacyjnym, nowotechnologicznym poziomie, bez dobrego zaplecza, bez laboratoriów, bez innowacji. Praktycznie trudno o konkurencję, o nowego studenta. Studenci skorzystają z laboratoriów i nowoczesnego sprzętu już wkrótce. Proces inwestycyjny można rozpocząć właściwie zaraz po podpisaniu umowy. Można ogłaszać przetargi i realizować inwestycje. Myślę, że to jest kwestia około 2 lat, żeby takie centrum dobrze zafunkcjonowało. Środki na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dworzec kolejowy w Nidzicy powoli znika. Znika oczywiście tylko na chwilę. Już za rok w miejscu budynków pamiętających lata 60. powstanie nowoczesny obiekt. Zmieni się nie tylko sam budynek, ale cała infrastruktura wokół dworca. Mamy zsynchronizowane projekty. Cała infrastruktura przy dworcu oczywiście będzie wymieniona. Nowe parkingi, nowe miejsca, czyli wiata dla rowerów. Również rampa militarna. Skrzyżowanie ulicy Kościuszki z Kolejową będzie przebudowane, ulica Kościuszki, Plac Wolności, także tak jak wcześniej powiedziałem, miasto nabierze na pewno uroku. Cieszy mnie fakt, że rzeczywiście to wszystko jest zaprojektowane w tych samych materiałach budowlanych i na tych samych niweletach, czyli nie rozbiegamy się tutaj, że PKP wybuduje nam zatoczkę, a my będziemy pół metra niżej lub pół metra wyżej. Pilnowaliśmy tego, żeby konsultowali się projektanci podczas projektowania. Myślę, że wyjdzie fajnie. Nie tylko burmistrz cieszy się z inwestycji PKP. Nowy dworzec będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu. Starosta liczy też na większe zainteresowanie turystów. Dzisiejszy dzień to jest dzień bardzo szczęśliwy dla nas jako mieszkańców Nidzicy, ponieważ budowa nowego dworca nie tylko przyczyni się do tego, że mieszkańcy będą nas tutaj odwiedzali, ale również korzystali z naszych pięknych walorów krajobrazowych. To prawda, budowa dworca to jest jedna rzecz. Kolejną sprawą jest przebudowa ulicy Kościuszki, która też w znaczny sposób poprawi estetykę naszego miasta, a będzie to jedno duże połączenie obu tych inwestycji.
Budowa nowego dworca w Nidzicy będzie finansowana przez PKP. Całkowity koszt szacowany jest na 17 milionów złotych. Są fundusze organizowane, to znaczy tworzone przez rząd. Rząd przeznacza fundusze na budowę właśnie dworców. Zresztą jak tutaj pan prezes powiedział, prezes zarządu PKP SA, jest ten fundusz, który finansuje budowę, remonty dworców w całej Polsce. I my, parlamentarzyści z Warmii i Mazur, staramy się, żeby jak najwięcej tych środków było przeznaczanych na właśnie dworce na Warmii i Mazurach. I dlatego cieszę się, że tutaj pan prezes jest z nami i tak wspiera budowę tego dworca na Nidzicy. Nowy nidzicki dworzec będzie zawierał poczekalnie, pomieszczenia kasy biletowej, toalety ogólnodostępne z pomieszczeniami gospodarczymi i pomieszczeniem opiekuna z dzieckiem. Obiekt po przebudowie będzie miał 300 metrów kwadratowych. Peron będzie także przystosowany do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W nowym dworcu znajdzie się też punkt biblioteczny w formie poczekalni dla pasażerów. Okazanie swoim mamom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie najlepiej wychodzi przy piosence. Dlatego hotel Villa Port w Ostródzie zaproponował przybyłym gościom projekt Grechuta kameralnie. Posłuchajmy. To w dużym stopniu ukłon i też nasza sentymentalna podróż, bo wydaje mi się, że będąc w naszym zawodzie, w ogóle zajmując się sztuką, otaczając się nią, nie sposób na jakimś etapie nie rozkochać się i nie przeżywać dużych własnych wewnętrznych podróży z Markiem Grechutą, więc po to właśnie gramy. Maria Rumińska i Grzegorz Gromek reprezentują Teatr Nowy w Olsztynie. Teatr Nowy to autorskie przedsięwzięcie właśnie Grzegorza Gromka, aktora teatru imienia Stefana Jaracza oraz menadżera teatru Michała Wajzera. Efekt współpracy zaskakuje pozytywnie, czego dowodem jest starannie dobrany repertuar. Wybraliśmy 10 naszych, czy tam 11 ukochanych kawałków, a wiadomo, że one są wszystkie równo ukochane. Naprawdę to trudne pytanie, która? Bo wskazanie najbardziej przebojowych przebojów to nie jest wcale uczciwa odpowiedź. Każdy ma swoje potrzeby, ja bym się wstrzymała. Początki święta sięgają czasów starożytnych. Kultem otaczano wtedy matki boginie. Obecnie w Polsce święto mam przypada na 26 maja. O czym zapomnieć po prostu nie wypada. Ile w trudzie nieustanny, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile deszczów, rozkrajanych chlebów, pocałunku sadów książek. Oczy twe jak piękne świece, źródło promienia, więc bym chciała twoje serce ocalić od, ocalić od zapomnienia. Esencja zgrzytu autorstwa Piotra Nowaka. To nowa wystawa, którą można już oglądać w olsztyńskim BWA. To były długie rozmowy i długo trwało przygotowanie. Również sam montaż trwał długo. Nie. Jest to wyjątkowo zaaranżowana przestrzeń i znakomite prace. A tym bardziej się cieszę, że Piotr Nowak, olsztynianin z urodzenia i absolwent olsztyńskiego liceum plastycznego, wraca niejako z Oslo, w którym osiadł po szkołach swoich wyższych artystycznych, jednej we Wrocławiu, a drugiej w Oslo. I wraca tą wystawą do Olsztyna. To jest pierwsza taka duża u nas w Polsce prezentacja. Pierwsza oczywiście w Olsztynie, ale też cieszę się, bo trwają rozmowy i prace Piotra Nowaka pojadą dalej. Będą, mam taką nadzieję, że niebawem w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Starej Kopalni w Wałbrzychu. To oczywiście będą zupełnie inne ekspozycje, ale myślę, że tak samo dobrze przemyślane i konsekwentnie zaaranżowane, zrobione, wykonane jak ta nasza. Większość dzieł prezentowanych na wystawie jest efektem poszukiwań w medium ceramicznym. Są to rezultaty procesów wymagających wyjątkowej precyzji i umiejętności. W swoich pracach artysta konsekwentnie powraca do zagadnień takich jak grawitacja, równowaga, kontrast i objętość. A co jeszcze kryje się pod tytułową esencją zgrzytu? Pod tytułem wystawy kryje się kompozycja totalna,
złożona z prac powstałych na przełomie 10 lat. Każda z prac jest oddzielną historią, natomiast w zupełnie nieprzypadkowy sposób zostały wpisane w architekturę wnętrza. Tytuł samej wystawy odnosi się do poszukiwań wspólnego mianownika. I oprócz faktycznie tego materiału, którym jest ceramika, w tej warstwie koncepcyjnej poszukiwania istoty, istoty kontrastu, poszukiwania esencji zgrzytu. Stąd ten tytuł. Zgrzytu egzystencjalnego. Zgrzytu jako ziarnko piasku pomiędzy zębami, zgrzytu jako nienasycenia, zgrzytu jako ciągłej walki, zgrzytu jako życia jako takiego, to już może odbiorca zdecydować. Artysta za sprawą swoich prac pragnie przedstawić uczucie bycia w zawieszeniu, stanu pomiędzy pewnością a zwątpieniem. Z zasady działa intermedialnie i nastawiony jest na proces poszukiwawczy, który w efekcie określa metodę realizacji jego pracy. Imponujące, naprawdę. Bardzo ciekawe te ceramiki, taki inny język, taki inny rodzaj szkliw niż do tej pory żeśmy oglądali. Także super. Emocje, no, takie zaskoczenia troszeczkę, bo zawsze ceramika kojarzyła się z takimi trochę mniejszymi formami. A tu te formy są dość takie konkretne, duże. Jestem szokowana, przepięknie, naprawdę. Przepiękne, bardzo interesujące. Jakie emocje budzą pracę panu? Przyznam się szczerze, że no nie spodziewałem się tego. Na przykład dopiero drugi raz oglądając akurat tutaj dzieło za państwem umieszczone, zobaczyłem, że są to puzzle, a nie nacięta jakaś tam figura. W związku z czym, no mówię, pierwszy raz oglądam i pierwszy raz zastanawiam się, jakie elementy są, nie wiem, istotne, ważne. Bardzo nam się podoba wszystkim. Jest bardzo różnorodna. Dzieciom się podobają głównie te kolorowe, więc im się na pewno podoba. Ja jestem troszkę z ceramiką związana, więc doceniam bardzo kunszt kolegi ze szkoły. Wystawę autorstwa Piotra Nowaka można oglądać m.in. w sali głównej BWA do 24 lipca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej bwa.olsztyn.pl.